Wiele osób, słysząc o magii czy bogach, z miejsca myśli jedno – satanizm. Byłem świadkiem tego przed ostatnim Bożym Narodzeniem, kiedy na jarmarku świątecznym jakiś mężczyzna sprzedawał rękodzieło, na przykład figury przedstawiające różne postacie. W pewnej chwili ktoś podbiegł do sprzedawcy i widząc jego figury krzyknął – szatan. Niestety, przez rozwój religii monoteistycznych dawne wierzenia, które kiedyś były czymś dobrym i czystym, w końcu stały się mroczne, złe i tożsamiane wyłącznie z diabłem, Lucyferem, szatanem. Co ciekawe, demonizowanie wszystkiego co obce stało się tak potężne, że nawet monoteiści oskarżają się o zło, a nawet demoniczne działania. Na przykład katolicy Świadków Jehowy, katolicy muzułmanów, muzułmanie protestantów, katolików itd. W pewnej chwili doszło nawet do tego, że koty zostały oskarżone przez papieża o konszachty z diabłem. Warto jednak wyjaśnić, dlaczego wszystkie czarownice, magowie i tak dalej nie mogą być utożsamiane z diabłem. Oczywiście monoteiści mają w sporej części swoje poglądy, iż każda wiara, tylko nie moja, jest w jakiś sposób gorsza, a magia to działanie diabła. Należy więc wspomnieć, iż osób uprawiających magię było mnóstwo i to dużo szybciej przed nadejściem chrześcijaństwa. Byli szamani, którzy pełnili funkcję uzdrowicieli, rozmawiali z duchami. Byli druidzi, którzy przekazywali wiedzę na temat świata duchowego i przepowiadali przyszłość. Dziś są na przykład wyznawcy Wicca, którzy sami siebie określają jako czarownice i czczą swoje bóstwa i uprawiają magię w celach religijnych i nie tylko. I wiecie co? Żadne z tych wierzeń praktyk nie dotyczy diabła. Występują tam oczywiście istoty, zwane jako bogowie, duchy, ale nikt nie łączy ich z upadłymi aniołami, szatanem itd. To po prostu zupełnie co innego, o czym niestety wielu monoteistów zapomina. Wiele czarownic także wzywa swoich bogów do na przykład egzorcyzmów, by wypędzić istoty, które w jakiś sposób działają negatywnie. I co ciekawe, te egzorcyzmy także działają, zupełnie jak w chrześcijaństwie czy islamie. Czarownice kontaktują się ze swoimi bogami i to naprawdę im pomaga. Poznają dzięki bogom samych siebie, poznają świat duchowy, rozwijają się i zmieniają, by łatwiej rozumieć świat i chcieć zmieniać go na lepsze. Dojrzewają. To także niekoniecznie kojarzy się z czymś złym. Kościół posunął się w swoim absurdzie tak daleko, że zaczął przedstawiać diabła w postaci pogańskich bogów z rogami, którzy głównie opiekowali się płodnością i naturą. Wszystko po to, by ludzie bali się dawnych wierzeń i kojarzyli je jako złe i diabelskie. Na koniec warto wspomnieć, że oczywiście istnieją te sataniści, którzy praktykują magię. Ale warto wiedzieć, że często wcale nie są oni złymi ludźmi, a ich wierzenia są dla nas złe, bo często nie do końca je rozumiemy.